Dobry z mojej kuchni standardowo. Witam się ciepło i ponuro, bo się pogoda jest do D. Jak wczoraj było super, świetnie, świeciło słońce przyjemnie i dawało energię, tak dzisiaj jest po prostu zdecydowanie inny dzień. To jest odwrócone lustro, zdecydowanie. Więc słaba sprawa, po prostu. Także mam kawę. Łyknijmy się, żeby nam się lepiej ten dzień tutaj dalej toczył. Ale 2 stopnie. Także nie ma tragedii. Chociaż wczoraj, tak po 23:00, patrzę przez okno, a samochody już w takim białym szronie, czyli w nocy trochę ścisnęło. No, dało trochę czadu. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ogólnie rzecz biorąc, przychodzę z małymi zakupami z Auchan. Dobrze powiedziane małymi, bo pojechałem, zobaczyłem, porównałem, pooglądałem. No i powiem tak, szczerze przy kamerze, zdecydowanie dużo tańsze są produkty tutaj w okolicy. Czy tam jakieś Lidl, czy Biedronka można kupić. Na przykład weźmy sobie na porównanie jakiś tam zwykły ser żółty z dziurkami. Przepraszam, szybko dzwonię i zaraz wracam. Dobra, jestem. Łyknijmy się kawy i kontynuujemy. A więc porównywanie sera, tam żółtego z dziurami, taki jak jest, nie wiem, Sierp czy Królewski, taki, który tutaj ja kupuję zazwyczaj, u nich jest na tych takich sterbionowych tackach zakryty folią. 7 zł, 6 z kawałkiem. A tych plastrów 5-6 sztuk, mówię, słabo, bo ja czy Sierp czy Królewski potrafię kupić za niecałe 5 zł na promocji, a bez promocji 5 z kawałkiem, w Biedronce na przykład. Więc no to jest już dla mnie jakaś różnica. Już nie wspomnę o tym, że za 10 plasterków sera Rycki płaciłem na wagę w Biedronce wtedy 4 z kawałkiem. Ja to też pokazywałem na którymś ze swoich vlogów, więc różnica no jest spora, więc tak to. Poza tym przepatrzyłem sobie masła, parówki, serki na kanapki i tak szczerze powiem, że no szału nie ma. Szału nie ma, nie urywa, być może tam jeden się trafił, który był w podobnej cenie co tutaj w moich okolicach, ale ogólnie rzecz biorąc to nie, no bo to jeszcze trzeba doliczyć zawsze dojazd, to pieniądze, no nie. No, zderzyłem się trochę z rzeczywistością, a jeżeli chodzi o chemię, taką jak jakieś tam Lenorki, nie Lenorki, to ceny są takie same jak tutaj. Więc znowu też patrz punkt pierwszy, jedź specjalnie tam, wydaj za paliwo, to tylko dokładasz. Więc w 100% mogę powiedzieć, że zdecydowanie średnio. Wziąłem kilka rzeczy, bo coś tutaj mi jednak wpadło w oko i już poza tym byłem tam na miejscu, więc mówię, chcę. Torba jest mała, moja czarna, zakupowa, no ale no nie pełna, no to widać. Umówmy się. Wziąłem zmywaki, tylko dlatego, że dzisiaj nie będę się wybierał już ani do żadnego tam Lidla czy coś. Zmywaki, które kosztują praktycznie tyle samo co w Biedronce, a są o połowę chudsze. Jakościowo kiepskie. Ale akurat je muszę zabrać w jedno miejsce, więc one u mnie w domu nie zostają, więc... To tak właśnie pod kątem tamtego miejsca sobie biorę. Więc już tam pal licho, mogą być i takie. No ale ogólnie rzecz biorąc, no to... Pupy nie urywa. Wziąłem za to do domu, bo uwielbiam te gąbczaste. Też już nieraz mówiłem. Gąbeczka, pyk, pyk, pyk. Lubię je do... Zwłaszcza kuchni. Jakby usprawniają mi tutaj funkcjonowanie, po prostu. Bateria ładnie się po tym świecie, jak wycieram, zlew dokładnie suchy jest, no konkret, po prostu ścierka konkretna. Tutaj wziąłem produkt, którego zazwyczaj nigdzie tutaj w okolicy nie kupuję, bo jest mega drogi, zawsze jest drogi. Jeszcze mi się nie trafiło go złapać gdzieś na jakiejś fajnej promocji.
No dobra, no tam były sytuacje, że wkład do takiego urządzenia zdarzało się mu jemu bratu kupować po 18 zł. No to faktycznie wtedy powiedzmy, że to jakaś tam promocja była. Ale tak jak ja chciałem z całym urządzeniem, to zawsze kolosalne pieniądze. No i wziąłem Ambipur, ten, co sam zmienia co chwilę jakiś tam zapach. I to jest Lenor, niby ten niebieski. I powiem tak, zapach obłędny. On ma oczywiście trzy te warianty. Pierwszy wariant, pierwszy, jak pod jedyneczką. I ma najbardziej zresztą granatową końcówkę. Pachnie jak typowy niebieski Lenor z butelki. Mocno, intensywnie tutaj pachnie. Wersja błękitna jest ciut słabsza jak niebieski, ale jakby z czymś połączony. A różowy to w ogóle pachnie jak niebieski połączony z czymś kwiatowym. Z czymś takim, no? No nie wiem. Ale było w dobrej cenie, naprawdę. Więc jak ja to zobaczyłem, to mówię, o kurczę, biorę. Zwłaszcza, że to Lenorek tutaj jest zapach, więc mówię, chcę. No i zobaczymy, tak? Czy to będzie warte? Bo ja mam taki swój test na tego typu zapachy. Jak włączam do kontaktu w salonie i wchodzę do mieszkania i czuję ten zapach, to znaczy, że zapach jest fajny. Bo jeżeli z salonu przechodzi na przedpokój... Moment, dobra? Nie, już się nie będę rozłączał. Odzwonię za chwilę, dobra? Dobra. Już, dobra. Sorry. Więc jak wchodzę do mieszkania i właśnie pachnie i na przedpokoju, i w kuchni, to znaczy, że zapach jest dobry, bo jeden starcza na tyle pomieszczeń. I ja wtedy wiem, że to było godne zakupu, że pieniądze wydane dobrze. A nie tak, że kupisz byle co i w każdym pomieszczeniu musisz mieć wsadzony w kontakt. No, bez sensu. Także na pewno będę się dzielił informacjami, jak to u mnie poszło. Oczywiście jak byłem, to wziąłem mój ulubiony płyn do szyb Ajax. No najlepszy. Kurczę, na tyle przetestowanych Ajax najlepiej się sprawdza. Na lustrach nie zostawia smug, na oknach nie zostawia smug, na elementach szklanych nie zostawia smug. Na przykład doświadczenie moje takie, które kiedyś był Clean, najlepszy. No każdy wie, że to był jeden z kultowych produktów. Aktualnie on potrafi zostawiać po prostu smugi. Jak źle coś nie dotrzesz, to on sam nie wyschnie i nie zostanie ładna powłoka, tylko zostaje takie zaciągnięte coś białe. No nie jest to eleganckie. A tu przy tym nie ma problemu, więc ja do Ajaxa wracam, on jest na swój sposób trochę drogi czasem, ale no i trudno dostępny, bynajmniej czasem tak, w Rossmanie go nie ma, w Biedronce go nie ma, muszę jeździć do jakichś Kauflandów, cudować, a tam był, więc mówię, jak już jestem, to wezmę. Była też w dobrej cenie moja pasta, więc też wziąłem, już też ją polecałem, to jest mój stary zdzierak, ona ma takie granulki w sobie. No świetna jest, zdecydowanie polecam, godna uwagi i tyle, więc wziąłem, była w dobrej cenie. Tutaj wziąłem produkt, też nie dla mnie, też pod kątem tam czegoś, ale to jakby powiedzieć nie mogę. Wziąłem takie niby mleczko CIF, bo to idzie na takie, można powiedzieć, trochę zmarnowanie, więc do domu bym sobie kupił CIFa, ale tam biorę nie CIFa. Więc mam takie mleczko i zobaczymy, jak się spisze. Może będzie dobre z tymi cienkimi zmywakami. W ogóle pozmieniali w tym moim Auchan. Kiedyś wchodziłem, to tak było, wszystko było jasne. Były te kosmetyki, myjące, coś tam, perfumy. Tak człowiek przed tymi działami, wszystko miał pod tym. A teraz wchodzisz, jakieś ręczniki, poszewki, jakieś patelnie. W ogóle chemię przenieść gdzieś na jakiś inny kąt. Taki kąt, gdzie w ogóle nie pasuje tam ta chemia. Jakoś tak się człowiek nie mógł odnaleźć. Te regały jakoś takie dziwne. Tam wcześniej były sosy. No i ja to rozumiałem, bo miałem keczupy takie, majonezy, musztardy, serardy i tak dalej. To człowiek się odnalazł. A teraz to tak, tu taka część chemii, tutaj taka część chemii, tu coś tam. No tak rozrzucili to byle jak. Nie podoba mi się to. W ogóle spierniczyli akcję. Za to udało mi się znaleźć mój żel. Oczywiście nie ten zapach, który chciałem, ale to jest świetne. To jest świetne. To ile tu też jest? O, też 750, tak jak ten z Biedronki, co kupuję. Ja uwielbiam z tego wanilię. Ale ta wanilia pachnie jeszcze lepiej niż ten oryginalny Marcelier czy coś tam.
cudowna ta wanilia. Kurczę, no to jest zapach w ogóle nieporównywalny. Ale nie było. Więc taki ciepły, subtelny. Jeszcze na okres zimy to jest ten. Oczywiście byłem z kumpelą. Kumpela mi pokazała tam chyba pomarańczowy czy coś. Świetny zapach. Naprawdę bomba zapach. Ale pasujący bym powiedział wręcz wiosna, lato. Nawet ciepłe lato, taki rześki, wiecie, że po takim gorącym dniu człowiek się tam coś tam, no to tamtym się takim pomarańczowym umyłby i byłoby fajnie. Ale teraz na taki jeszcze okres zimy czy coś, to zdecydowanie polecam. Wziąłem pączka, bo tak za mną chodził, więc będzie do kawuchy, a kawucha teraz będzie druga, bo ja tak mam, że piję dwie. Więc ten, ale pączek sam w sobie pusty, tak leciutki, że głowa mała. Też ktoś spierniczył akcję, bo myślę, że ktoś wpada na ten kanał, kto zna Auchan jeszcze sprzed paru ładnych lat, jak kasjerki siedziały w pięknych koszulach, miały apaszkę, pakowały ci zakupy do torebki. Dobra, no teraz powiedzmy te Eko Sreko już tam nie pakują, no to nie było potrzebne, skasowali, spoko. Ale oni swoje, niektóre kultowe produkty tak popsuli, że głowa mała. Oni mieli zawsze, zresztą mają do tej pory, tak? Tylko, że to już nie jest to samo. Pakowane 10 pączków, taki plastik przezroczysty. I te pączki kiedyś były warte swojej ceny. Człowiek gryzł i od razu miał marmeladę. Te pączki były takie piękne, duże, klarowne, no takie naprawdę, że od razu chciało się wbić zęba. Ale teraz to po prostu się zrobiła popelina. Ja jakiś czas temu, jak byłem w Auchan, no to kupowałem te 10 pączków. To zresztą też na kanale widzieliście. Ale to, tak jak mówiłem, to nie jest to samo. To było już niedobre, fu. Tej róży tam, tej marmeladki, to tyle co kot napłakał. Bez sensu, więc no naprawdę zepsuli fajne, kultowe swoje produkty. Tak samo wczoraj też pusto było, bo oni mają zawsze jakieś tam babeczki, czy jakieś inne takie swoje wikibasy, galaretki, nie? Bo tak mówię, a chętnie bym wziął, to będziemy mieli tutaj na film do kawczana, sobie posiedzimy, ja sprawdzę, czy dobre, wam opowiem coś na ten temat. Ale wczoraj było pusto. W ogóle straszne te moje oszą jakoś takie wypustuszałe się zrobiło. Kiedyś to tak się wchodziło, to wszystkiego było pełno, a teraz to takie... To ja teraz wchodzę, to Biedronce mam więcej, mi się wydaje, że tak jakoś na tych półkach jest po prostu więcej. W dobrej cenie był Fery. To wziąłem do domku. Te bąbelki. To jest Fery z kultowym zapachem. To nie jest cytryna. Od razu mówię. Bo takie żółte tło to się może kojarzyć z cytryną. Ja ten zapach świetnie dobrze wspominam. No, piękny zapach. Utrzymuje się cały czas ten sam. Więc gratulacje dla Fery, że utrzymują. Kocham ten zapach. A płyn sam w sobie rewelka. Pieni się długo, dobrze domywa. Aktualnie mam, ja mam taki, w kuchni mam taki dozownik. To jest mydelniczka, no ale ja tutaj sobie wlałem płyn do tego, bo wygodniej jest na gąbeczkę pyk zrobić i tyle. Wygodniej, tam żadnej butelki człowiek nie podnosi i jest super. Tylko, że aktualnie mam ten taki jakiś eko, bo dostałem, więc no wykorzystuję. Ale dramat. Dramat. To nie chodzi o to, że on tam praktycznie nie pachnie. Nie, spoko, ma zmywać. Ale praktycznie się nie pieni. Tłuszcz. Ja na przykład jak go wlewam, coś tam smażę na płytę indukcyjną i wlewam i myję ten, to się marzę. On nie zmywa, on marzy po prostu ten tłuszcz. Dramat. Ja tą płytę potem czyszczę i czyszczę. Także to po prostu korzystam, bo szkoda wyrzucić dobrego produktu. Ale ja to tylko Fery. Jak mam zachlapaną tłuszczem płytę od smażenia kotletów czy coś, to wystarczy, że trochę Fery wezmę, przecieram i wszystko schodzi tak. Tutaj mam jedną rzecz, ale to wam nie mogę pokazać. Tutaj mam Sprite'a. Sprite'ik dobry. Chociaż strzeliłem się, bo chciałem wziąć ten Sprite zero cukru. No ale jest zwykły, no dobra. No nie dopatrzyłem się. No i kolejny dramat, który ja przeżywam i powiem tak. Na szczęście te czasy już minęły, bo gdzieś tam to jest jakby nie jest tajemnicą, że ja po prostu wychowywałem poniekąd tam swojego jednego członka rodziny. I kiedyś co roku w sierpniu był dramat, bo się jeździło właśnie do Auchan na zakupy do szkoły. Nowe zeszyty, nowe tam piórniki, coś tam, bo to był chłopak. No mój brat, no to tutaj dużo mówić. Ale no jak to chłopak, tu popsuł, tu rozwalił cyrkiel, jeden popsuł cyrkiel, drugi popsuł i zawsze co roku ten sam zakup, nie? Ja tak zawsze mówię, Boże, szanuj to.
No i wiecie, no jak były zeszyty, to okładki na te zeszyty, okładki na książki, no ja to pamiętam, to się jechało, farby takie, blok taki, matko, czego się nie kupowało. Jak mi teraz koleżanki opowiadają, że jeszcze większe są wymogi w tych szkołach i co one tam kupują i że ta wyprawka, co one teraz dostają, to tak naprawdę nawet na połowę produktów nie starcza. Ja mówię, matko i córko, to ja kiedyś tak naprawdę, naprawdę z czystym sercem i ręką i czołem powiem wprost. Ja za 250 zł to my wracaliśmy, takie w Auchan kiedyś były wielkie torby, to też na pewno niektórzy pamiętają, to takie torby wielorazowe właśnie, takie plastikowe. To my takie dwie wielkie siaty z samych artykułów szkolnych przywoziliśmy za 250 zł. No jak Bóg mi świadkiem. No bo te tam czasy też były, wiecie, dla mnie trudne i grosz do grosza się trzymało, no nie powiem, że nie. I no, co się kupowało, to się 10 razy przeliczało, czy warto, czy się opłaca i tak dalej. No ja za te pieniądze zawsze przywoziłem tyle. Z żadnego Selgrosa tyle nie przywoziłem, z Carrefourów nie, zawsze z Auchan. I karteczki, kalkulator, długopisy takie, kredki takie, kolorowe długopisy. No ja pamiętam, tam całe listy były, bo... O, Zenek się puka. Ej, ja chciałem jeszcze kawę, halo, panie. W ogóle wczoraj miałem zobaczyć, po ile są kawy tam. Włoszą te ziarniste i zapomniałem w końcu. Kupię tutaj na miejscu. No i do meritum. No i tam się kupowało. No i tak brat miał swoją listę, co on tam potrzebuje. Ja zawsze jeszcze włoszą dobra, to jeszcze to się przyda, to jeszcze tam to się przyda. No wiecie, no inne spektrum widzenia i wiadomo, że coś się przydało, tak? Zeszyty na zapas, bo to wiadomo, się dużo pisze, żeby potem nie latać, nie szukać. W domu w półeczce zawsze było. Więc ja tam zawsze tego typu rzeczy lubiłem. No i tak wracam do tych karteczek. Jak ja wczoraj zobaczyłem ceny takich karteczek, przylepne. To są te niby odnowione, takie wiecie, z recyklingu. I ta mała paczuszka kosztowała prawie 6 zł. To. I to było najtańsze. To było najtańsze, bo były te duże takie, te, co ja uwielbiam, bo lepiej mieć więcej niż tam brać te malutki, takie, to tak, ten, takie duże. 12, 13 zł, ja mówię, matko. Kiedyś za taką kostkę się 5 zł płaciło. No jak bum, cyk, cyk. Także jak wczoraj przeszliśmy, bo tam kumpela brała dla swoich pociach kilka artykułów szkolnych, jak ja tak wczoraj popatrzyłem na te ceny i na to wszystko, ja mówię, matko i córko, w sumie dobrze, że ja nie mam tych dzieci. Dobrze, bo bym chyba musiał, nie wiem, 10 etatów wziąć, żeby to kupować. A jeszcze książki? No dramat. Dramat, więc. Więc taka sytuacja. Dobra, dziubaski, no z Auchan tyle. No nie kupowałem wędlin, nie kupowałem nic, bo mówię, przeszedłem po tych półkach i zobaczyłem ceny. No to nie zgadzam się jednak z tym rankingiem, który tam rzekomo jest, że aktualnie Auchan jest najtańsze, bo nie. Serio. No wczoraj popatrzyłem i kumpela moja też była i też patrzyła, to nie jest tak, że tylko ja tak stwierdzam, ale ona też przecież kupuje zakupy, bo ma dzieci, więc ona tych rzeczy zawsze więcej kupuje i wędlin, i serków słodkich, i na kanapkę, i coś tam. Także no wiecie, no porównanie jest takie dwóch osób, które no gdzieś tam na te ceny patrzy, więc no nie, zdecydowanie nie zgadzam się. Można kupić, było tam po niektóre rzeczy, ale nawet płyny do prania dużo droższe. Jedyny dobry, i to wczoraj w sumie żałuję, że nie kupiłem, bo tak się mówię, dobra, wziąć czy nie wziąć. Mówię, dobra, to już kupię sobie kłębuszek w Biedronce, ale tak dzisiaj stwierdzam, że jednak mogłem wziąć. Wirek. Wirek w tym, co opowiadałem ostatnio przy praniu w tym filmie, taki fajny wirek, za 11 zł była duża butla. No i w sumie żałuję, że nie wziąłem, no bo to była dobra cena. Ale to był jeden konkretny taki płyn do prania, a reszta to ceny po prostu z kosmosu. Serio, żadnych żarty, no. Więc mówię, dobra. Dobra, dziubaski, więc ja wyciągam zapach do kontaktu, będę testować. Z wami się żegnam, bo dzisiaj lecę do pracy. Teraz zaczynam niezły maraton w robocie, więc pewnie filmów codziennie nie będzie. Będę się starał, ale nie obiecuję. Ale nic, nie opuszczę was. Trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie proszę o apeczce, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia.